Szanowni Państwo, skansen w siedzinie Muzeum Kultury Ludowej stara się też edukować. Zapraszamy do współpracy, współpracujemy ze szkołami, z młodzieżą, z uczniami szkół, przedszkoli, tak szkół podstawowych, jak i średnich. Przedszkolaki też bardzo często nas odwiedzają, oczywiście stosownie do wieku, dla każdego coś innego, ale już przedszkolaki na przykład mogą przygotowywać wspólnie z nami podstawowe dania dawnej kuchni. Pieczemy placki na blasze, u nas się te placki nazywają rusoki. Znane w całej południowej Polsce placuszki upieczone na rozgrzanej blasze pieca. W innych częściach kraju one się różnie nazywają. Na Podkarpaciu znajdziemy proziaki, na pobliskiej Orawie Moskole, na Podhalu może troszkę różni się skład, ale to minimalne różnice. W zasadzie wszędzie jest podstawa kwaśne mleko i mąka. To są dwa podstawowe składniki, z których takie proste danie możemy przyrządzić. I takie placuszki uczymy się tu wspólnie piec. Znaczy my staramy się nauczyć młode pokolenie, a młode pokolenie stara się tą wiedzę pojąć. Oprócz pieczenia placków na blasze już bardziej zaawansowana historia pod tytułem pieczenie chleba. Mamy piec zwany piecem piekarskim, bo tak był zwany w dawnych gospodarstwach. W każdym gospodarstwie taki piec był. Odpowiednio przyrządzone ciasto, które wymaga długiego okresu dojrzewania, kiszenia i pieczemy chleb. Oczywiście młodzież i dorośli w tych lekcjach mogą brać udział zwyczajnie z powodów takich, że wyrabianie chleba jest po prostu ciężką fizyczną pracą. Osoby zainteresowane pracami plastycznymi, malarstwem, malarstwem na szkle, malarstwem na desce też znajdą coś u nas. Takie warsztaty prowadzimy i też zapraszamy głównie młode pokolenie, ale nie tylko. Starsi też przecież troszkę mogą się różnić od dzieci motywami, które malują, ale malować mogą. Możemy obrabiać len. Proces obróbki lnu prezentujemy na filmie i proces jest bardzo długi, więc nie do pokazania w całości na warsztatach. Natomiast przędzienie już i owszem, okazuje się, że wcale nie jest to takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Oprócz tego możemy zawsze uczyć się o historii regionu, o przyrodzie, o ekologii, bo nawiązanie do przyrody znajdziemy na całym terenie skansenu. Ścieżka ziołowa to też rodzaj ścieżki edukacyjnej, na której poznajemy zioła, ich zastosowanie. Możemy uczyć się przyrządzania bardzo prostych preparatów na bazie ziół, które na pewno nikomu nie zaszkodzą. Szanowni Państwo, skansen pokazuje życie wsi, życie dawnej wsi. Dawna wieś żyjąca zgodnie z rytmem czterech pór roku. Na każdą porę roku inne prace z życiem ludzi, którzy dawniej mieszkali na tym terenie. Możemy się zapoznać podczas wędrówki po skansenie. Zwiedzając poszczególne domostwa, dowiadujemy się, w jakiej porze roku jakie zajęcia były wykonywane, bo zupełnie inaczej wyglądało życie mieszkańców na wiosnę, latem, a zupełnie inaczej jesienią i zimą. I zawsze to opowiadamy, kto ciekawy może się z tym zapoznać, a kto byłby chętny do obejrzenia w sieci różnych poczynań mających na celu przybliżenie życia wsi z dawnych czasów, zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów, które właśnie o takim życiu, o zajęciach, o poszczególnych elementach życia traktują. Jak wejdziemy do chałupy naszego wójta, który nosił nazwisko Maj, możemy zobaczyć sprzęty od warsztatu tkackiego poprzez kołowrotki. To są atrybuty ludzi, którzy jesienią i zimą spędzali wspólnie czas. Ludzi, którzy gromadzili się w jednej chałupie na roli, gdzie pracowali, bo całe te wieczory
długie, jesienne, zimowe upływały na pracy, ale upływały też na spotkaniach, na wzajemnym informowaniu się o sobie, o świecie. Jeżeli ktoś przyniósł ze świata jakąś wieść, to właśnie był ten moment, żeby ją przekazać reszcie zamkniętej społeczności, bo przecież dawna wieś to zamknięta społeczność, która gdzieś tam poza swój teren specjalnie nie podróżowała. Ale te wieczorne spotkania, te wzajemna pomoc, wzajemne wsparcie, to myślę, że jest coś, czego tak naprawdę dzisiaj najbardziej nam brakuje. Zapraszamy do zobaczenia dawnej wsi, zaklętej w skansenie, ale ciągle myślę, że jeszcze dużo z tej dawnej wsi nam zostało. Pewnie już wielu rzeczy nie da się odbudować, ale to, co jest, jest też bardzo wielką wartością.